Gombrowicz to jedno z najważniejszych nazwisk polskiej literatury XX wieku. W gnieźnie z okazji roku Witolda Gombrowicza był realizowany projekt edukacyjny, który skierowano do dzieci oraz młodzieży i w którym przypomniano powieści opisarza w kilku odsłonach. Chcieliśmy zaprosić powoli już mieszkańców Gniezna do udziału w podsumowaniu projektu, ale Gąmbro projekt to kolejny projekt realizowany w tym roku przez Miejski Ośrodek Kultury. Dostał tym razem dofinansowanie od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Promocja Czytelnictwa 2024. W ramach tego projektu już za nami performatywne czytanie dzieł Gąbrowicza, również warsztaty artystyczno-edukacyjne. No ale to, co najważniejsze, to właśnie podsumowanie projektu, które chcemy zrealizować 12 czerwca, o godzinie 17 tutaj, w sali widowiskowej Ośrodka Kultury. Na to serdecznie zapraszamy no, wszystkich mieszkańców miasta Gniezna, ponieważ będzie można na takim jak gdyby spotkaniu właśnie z Witoldem Gombrowiczem lepiej poznać tego twórcę. Będzie można przyjrzeć się najnowszym jego dziełom, które były wydawane w Polsce w ostatnich latach, ale również dziełom, które powstały w ramach różnorodnych warsztatów, a warsztatów mieliśmy różnorodnych bardzo dużo, nie tylko dla seniorów, nie tylko dla szkół ponadpodstawowych, ale również dla mieszkańców Gniezna. Te dzieła będzie można oglądać tutaj na podsumowującym spotkaniu, ale to, co najważniejsze, to teatr bez kurtyny, który przygotuje spektakl. Spektakl na bazie dzieł właśnie Dzienniki, Transatlanty, Kwerdydurkę. Także zapraszam również na spektakl i spotkanie z Gombrowiczem. Witold Gombrowicz urodził się 120 lat temu, zmarł 55 lat temu. Zachęcamy do udziału w spotkaniu ukazującym jego postać i twórczość w środę 12 czerwca o godzinie 17 do Moku.